kochani. Nazywam się Marta, jestem w 35 tygodniu ciąży bliźniaczej z dwoma chłopcami i chciałam Wam dzisiaj poopowiadać trochę o moich objawach ciążowych od 29 tygodnia do 35. Mam tutaj małą ściągę, więc zacznijmy od tego, że wybraliśmy pediatrę. Byłam na spotkaniu z panią pediatrą i bardzo dobre wrażenie na mnie zrobiła. Mamy też dulę, ale to już chyba wspomniałam ostatnio. Mieliśmy z nią już 3 spotkania, 2 ostatnio i pomagała nam się nauczyć różnych technik uporania się z bólem i ze stresem i oddychanie i tak dalej. Wydaje mi się, że będzie bardzo pomocna przy porodzie. Mam nadzieję, że jednak urodzimy naturalnie. Chłopcy mają dosyć często teraz czkawki, to znaczy, że ich układ oddechowy się rozwija i że ćwiczą oddychanie. Jeżeli chodzi o mnie, to jestem ultra ciężka, ale mam wrażenie, że nie przytyłam tyle w sobie, co brzuchol jest ogromny. No i oczywiście biodra też, nie oszukujmy się, ale jestem dosyć ciężko już. Bolą mnie stawy rąk, kosi trawę, super. Rąk, stóp też są spuchnięte oraz bolą mnie stawy biodrowe. Wycieka mi ciupeńka siary, ale pani doktor mówi, że to jest zupełnie normalne i wręcz dobre. Co jeszcze? W dalszym ciągu mam skurcze, w dalszym ciągu jestem spuchnięta, chodzę do toalety co 5 minut, włącznie w nocy. Od 32 tygodnia mamy non-stress test, nie mam pojęcia, jak to się po polsku nazywa, ale podpinają mnie do takich, do monitora, do którego są przypięte 3 pasy. Jeden pas monitoruje moje skurcze i 2 pasy monitorują serduszka chłopców. Więc to jest bardzo fajna rzecz. Uspokaja mnie to mocno, dlatego że wiemy, co się dzieje, tak? Wiemy, jak to wszystko wygląda w środku. W dalszym ciągu chodzimy na spacery codziennie i pływamy tak raz, 2 razy w tygodniu, zależy od pogody. Spakowaliśmy torby szpitalne i dla mnie, i dla chłopców, i dla męża, więc link do tych filmików zamieszczę w opisie. Niestety powróciło mi troszkę migreny i wymiotuję gdzieś co drugi dzień. Czasami jak po prostu zjem okęs za dużo, to z powrotem wszystko idzie. I 2 jeszcze śmieszne rzeczy, że mam punkt na brzuchu, który jest zupełnie bez czucia. Pani doktor mówi, że to normalne, no nie wiem, ale jest to dziwne uczucie bardzo. Oraz strzyka mi na dole, prawdopodobnie moje kości łonowe jakoś się przesuwają, jak siadam i jak korzystam z toalety. Jest to śmieszne uczucie i śmieszny dźwięk. Jak pierwszy raz to poczułam, bałam się, że mi wody płodowe pękły, ale na szczęście nie. No, także pani doktor nie wie, co to jest i nikt nie wie, co to jest. Są różne teorie. Także to chyba wszystko. W dalszym ciągu żyję. 35 tydzień to wcale nie jest tak mało na ciążę bliźniaczą. To wszystko. Na dzisiaj dzięki. Pa!